Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zipek Mówi. Zaczynamy od razu na start. Każdy zna zasady. Znacie zasady? Powiedzcie, możecie użyć się mikrofonu? Tak, mamy. Mamy wszyscy. Chyba nie znacie. Nie było Zipek Mówi. Ale dobra, nieważne. Skoro mówicie, że znacie, no to okej, okay, zaufam wam. Więc uwaga, użyjcie mikrofonu teraz jeszcze raz. No, co jest z wami nie tak, no? Co jest z wami nie tak? I dalej używacie, no. Dobra, uwaga. Zipek mówi, podskoczcie. Okej, wszyscy ładnie skoczyli, super. Pięknie, super, cudownie. Bardzo mi się to podoba. No więc tak, generalnie pierwsza sprawa jeszcze, zanim z wami się zajmę, moi mili, to słuchajcie, muszę powiedzieć z widzom jedną ważną rzecz. Mianowicie, tutaj jest taki prezent. I na mapce generalnie jest takich prezentów 6 chyba, bodajże, albo ileś tam, w każdym bądź razie. Każda z wysp jest podpisana także. Jakiś ma podpis, na przykład ta jest balon, tamta się nazywa auto, tamta się jakaś tam nazywa koło i tak dalej, i tak dalej. Waszym zadaniem jest, żeby napisać w komentarzu, na której wyspie znajduje się taki prezent. One są poukrywane w różnych miejscach. Tu pierwsza osoba, która zgadnie w komentarzu, dostanie nagrodę. Jeżeli wspierasz mnie, jeżeli masz suba, jeżeli zostawisz łapę w górę, słuchajcie, dostajesz nagrodę o wartości 100 zł. To jest bodajże, ile to jest? Pomóżcie mi. 2000, coś takiego, nie? No właśnie, dobra. Ale tak czy siak, pamiętajcie o tym, że muszę wam powiedzieć, Zipek mówi. Po raz kolejny. I bardzo źle wykonaliście zadanie. Ale mam teraz pomysł, jak to sprawdzę jeszcze. No więc dobra, chodźcie za mną, na razie. Chodźcie za mną, zrobimy pierwsze... Panie piracie, co pan robi? Panie piracie, wie pan, że pan wykonał źle zadanie, tak? Mam pana zabić, czy nie? Panie piracie, daję ci ostatnią szansę, okej? Okay? Ostatnia szansa, nikomu więcej z was nie dam również drugiej szansy, także majcie się na baczności, okej? Okay? Miejcie się na baczność. Zapraszam za mną wszystkich. Bardzo dobrze. Dobra, Zipek mówi, chodźcie za mną. Witam na pierwszej tutaj mapce, więc uwaga, na czym to polega? Jest tutaj za wami ile klocków? 13 klocków. Nie otwieracie skrzynek. Oj, jak się wszyscy już ustawiają, już wiedzą o co chodzi. Nie powiedziałem żadnej komendy, powiedziałem chodźcie za mną, a nie stawajcie na klocki, więc chodźcie za mną, tak jak powiedziałem. Słuchajcie, więc waszym zadaniem jest zająć sobie miejsce na klocku, więc kto pierwszy, ten lepszy, dwa miejsca. Okej. Strasznie was dużo, więc widzę, że... Dobra, wy ogarniacie. No niestety muszę podziękować tobie. Antek, przepraszam, ale byłeś ostatni, który skumał, żeby wrócić. Słuchajcie, nie mogliście tam iść, bo nie powiedziałem, Zipek mówi. Zipek mówi, zajmijcie klocki. I słuchajcie, jedna osoba, która nie zajmie swojego jednego klocka, każdy ma mieć jeden klocek, niestety będzie musiała umrzeć. Niestety umrze. No i widzę tutaj dwie osoby, która z was zajęła jako pierwszy klocek? Ty zająłeś jako drugi, tak? Niestety, wiesz jakie są zasady, Zipek mówi. Niestety, ale musimy ci podziękować. O! Co to ma być? Co to za cheater? Ej, mamy tu cheatera. Gluten? Jezus Maria, pierwszy raz w historii odcinków Zipek mówi, ktoś jest sprawiedliwy, jest fair, gra jak trzeba. Jestem w szoku, naprawdę. Gluten. Brawa dla niego, słuchajcie, w komentarzach napiszcie dla niego, że jest mordeczką, po prostu jest ziomem. No i dobra, zostało 13 osób. Słuchajcie, o co chodzi? Otóż w tej rozgrywce chodzi o to, że mamy w skrzynce balony. I trzem osobom z was, wybiorę sobie, która z tych z was osób, wybiorę trzy osoby. I słuchajcie, na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, że dam teraz wam balony. Jeżeli wylosujecie czerwonego balona, przepraszam, no niestety was zabiję. Po prostu was zabiję. Wybiorę teraz trzy osoby. W związku z tym, że to jest Zipek mówi, to jestem tutaj królem, więc wybieram sobie kogo chcę. Ale do tego też wykorzystamy jeden łatwy trik. Mianowicie, Zipek mówi, kucnijcie i podskoczcie. Okej, mam już trzy osoby. Proszę bardzo, proszę wziąć balon. Proszę wejść balon. Wiesz, co należy zrobić. Ja pierdzielę, Luku, także? Niesamowite, ludzie się słuchają. I tutaj jeszcze dwie osoby, które podskoczyły. Proszę bardzo. Czemu ja nie mogę was zabijać? O co tu chodzi? Czemu nie mogę was zabijać? Poczekajcie chwilę, bo coś mi tu... Co jest? No dobra, to... Jeszcze ty, proszę bardzo, proszę wziąć balona. Proszę wziąć balona.
Czemu wy się nie uczycie w ogóle na błędach? O co chodzi? Dobra, lecimy dalej. Proszę wziąć balona. Proszę, proszę. Proszę wziąć balona. Nie? Nie, nie bierzesz. A ty? Weźmiesz balona? Nie? Nie? Nikt nie weźmie? Bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi, że nie powiedziałem, Zipko mówi. Uwaga, ty. Zipek mówi, weź balona. No i słuchaj, zobaczymy, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz. Więc Zipek mówi, użyj balona. Brawo, 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 przeżyłeś. Słuchaj, masz żółtego balona, możesz go zniszczyć, możesz go zniszczyć. Zipek mówi, zniszcz balona swojego i oddaj balony, które masz. Zipek mówi, oddaj balony, które masz. Dobra, dobrze, brawo, brawo, przeżyłeś. Przeżyłeś? No. Dziękuję bardzo. Teraz ty, bo masz czerwoną koszulkę, zobaczymy, czy wylosuje czerwonego balona. Zipek mówi, weź balona. I Zipek mówi, odpal balona. Też żółty. No proszę, 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 dobra. Zrób to samo, co kolega obok. I może ty? Może ty. Zipek mówi, weź balona. I Zipek mówi, odpal balona. Uwaga, chwila prawdy. I tak przykro. Patrol, przepraszam. Ale w każdej rozgrywce musi zginąć chociaż jedna osoba. Tamte trzy osoby, które zginęły wcześniej, niestety, ale nie znają zasad, chyba Zipek mówi. Ale to dobrze, że ich wyeliminowaliśmy szybko. Dobrze. No więc, skoro przeżyliście wszyscy, to oznacza, że bardzo dobrze umiecie grać w Simon Movie, albo mieliście po prostu szczęście, że was nie wybrałem, albo mieliście dobrego balona. W każdym bądź razie Zipek mówi, chodźcie za mną. Idziemy do następnej rozgrywki. Zipek mówi, wybierzcie sobie samochód. Możecie, skoczcie na jeden z samochodów. Skoczcie sobie na samochód. Wybraliście sobie, okej, nikt nie wybrał ciężarówki? Serio? Serio, nikt nie chciał ciężarówki? Wiesz, że to była podpucha, wiesz, że to nie jest samochód. Przepraszam, to nie jest samochód, to jest słuchaj, przyczepa. Dobrze wykonaliście zadanie, zejdźcie, możecie zejść na dół, idziemy do następnego, zejdźcie na dół. Bardzo dobrze. Dobra, Zipek mówi, zejdźcie na dół, chodźcie za mną. Wiem, to było proste, to było bardzo proste. Zipek mówi, chodźcie za mną. Ale tu już się zaczyna fajna gierka, fajne zadania, słuchajcie. Więc Zipek mówi, wskoczcie na niebieskie pole, wskoczcie na niebieskie kwadraty. Dokładnie tak, wybierzcie sobie jak chcecie po prostu. Wskoczcie na niebieskie kwadraty i tyle. Zipek mówi, podskoczcie. Okej, okay, ostatnia osoba jesteś ty. Chodź za mną. Zejdź. O, w ostatniej chwili, bardzo dobrze, Zipek mówi zejdź. Zipek mówi, weź pałwana. No i o co chodzi w tej rozgrywce? W tej rozgrywce chodzi o to, że tutaj nasz zawodnik pierwszy ma bałwany. Jego zadaniem jest, żeby wrzucić tutaj bałwany na każde z tych pol i w jednego się zamienić. I ja, jako Zipek, wybieram, którego zabijam. Jeżeli przeżyjesz, to przeżyłasz. Jeżeli nie przeżyjesz, to... No, to zginiesz po prostu, no to tyle. Więc ja się odwracam i Zipek mówi, wykonaj polecenie tak jak mówiłem. Załóż jednego bałwana na siebie i mają być trzy bałwany, od razu mówię. Trzy bałwany, ja nie patrzę, spokojnie. Możecie nawet podglądać, patrzeć na mnie, czy nie podglądam. Czy już? Już? Mam nadzieję, że już. Uwaga, liczę do 10. 10, 9, znaczy do jednego, 9, 8, 7. To są, wiecie, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! O, ale ślicznie się ukrył. Dobra. No to słuchaj, ja wiem, którym jesteś. Jesteś tym. Nie? Tak. Niestety. A wiecie, po czym wiedziałem? Wiedziałem to po tym, że był jako jedyny w tą stronę obrócony. No niestety. Dobra, ilu was jest? 6 osób. Dobra. Chciałem tutaj zrobić więcej osób, ale mało z was przeżyło, więc... więc Zipek mówi, chodźcie za mną, lecimy do następnego. Bardzo mało was zostało, ale i tak muszę przyznać, że w sumie jest sporo osób, jak na Zipek mówi. Tutaj w tym momencie już dużo osób umierało. Jak widzicie, tu są dwa tory. Oj, przepraszam. Chwila. Są tutaj niedopatrzenia. Chwila, stójcie. I Zipek mówi, panie piracie, idź tam do kolegów z tyłu. Zipek mówi, idź do piratów. Piracie, Zipek mówi, idź tutaj. O tak, dobrze. Dobrze, wy jesteście drużyną pierwszą, okej. A wy jesteście drużyną drugą. No, i na czym polega to? Polega na tym, żebyście przeszli ten tutaj tor przeszkód jak najszybciej. Drużyna, która wygra, przeżywa. Drużyna, która przegra, przeżywają dwie osoby. Jedna osoba oczywiście umiera. Lecz, na czym to polega? Polega to na tym, że kolejna osoba może przechodzić ten tor dopiero wtedy, gdy... nie będzie widać poprzednika już na torze. Zipek mówi na mój strzał z shotguna. Zaczynamy wyścig. Uwaga, fal starty oczywiście będą karane. Start!
Uwaga, uwaga, co się dzieje? O nie, dobra, lecisz, dobra. Oj, lecisz dalej, kolejna osoba, dobrze. Ale ciężko wam idzie, szkoda, że ta jedna osoba umarła, lecisz. Oj, widzę, że ta drużyna chyba wygra przez to, że jedna osoba popełniła harakiri. Czy tak? Uwaga. Tak, niestety, ale ta drużyna przegrała. Ale słuchajcie, macie szczęście, dlatego że wszyscy przeżywacie. Jedna osoba zginęła na samym początku. No, co tu dużo mówić, no. Co? No, niestety. Chodźcie za mną. Ziemniaku mówi, chodźcie za mną. Kolejne zadanie, kolejny tor to jest impuls. I na czym polega impuls? Otóż impuls polega na tym, że każdy z was wsiada tutaj, w to miejsce, w to pole. Wchodzi tutaj, nie może wychodzić z tego pola. I słuchajcie, ja rzucam impulsa pod wami. No i musicie przeżyć po prostu, nie możecie spaść. To bardzo prosta sprawa, nie? Nie ma nic z tym trudnego, więc Zipek mówi, wskoczcie do tego pola. A tak, bardzo dobrze. O, jak się ustawiają, a nawet nie wiecie, w którym miejscu rzucę impulsa. No dobra, czy jesteście gotowi? Uwaga, rzucam impulsa za 3 sekundy. Uwaga. Wszyscy przeżyli, dobra, zostawiam, jesteście za dobrzy. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję, chodźcie za mną. Nie podoba mi się to, ale okej. Kolejne zadanie, które się nazywa naboje. Otóż, o co chodzi tu? Macie na każdym z tych kolorków różne napisy. Żółty to jest piątka, czerwony to jest dziesiątka, piętnastka to jest niebieski, nie? Rozumiecie. Lecz, na czym to polega? W skrzynce mam M-kę, która ma 30 nabojów. Będę strzelał tymi nabojami. Waszym zadaniem jest zgadnąć, ile mam nabojów, ile zostało. Mniej więcej nabojów. Kto będzie bliżej, ten team po prostu wygrywa. Po prostu. Kto będzie najdalej, przegrywa i umiera. Cała drużyna umiera. Generalnie Zipek mówi, zacząłem. Uwaga. Zipek mówi, wybierzcie jaki numer. Nie no, żartowałem, stój, stop. Żartowałem, to było chamskie. Wiem, to było chamskie. Zipek mówi, zaczynam strzelać za 3, 2. I jak myślicie, ile mam nabojów? Zipek mówi, wybierzcie pole. Zajmijcie jakieś pole, musicie wybrać. Musicie zająć chociaż jedno pole. Musicie wybrać pole. O kurde, ile osób bierze dziesiątkę? Ile osób bierze dziesiątkę? Jedna osoba bierze piętnastkę. Nikt nie bierze piątki? Naprawdę? Nikt nie bierze piątki? Kompletnie nikt z was nie bierze piątki. Każdy z was bierze czerwone. A, wy się wycwaniliście. Tak zrobiliście, tak? Że myślicie, że... Okej. Tak się wycwaniliście? To zobaczymy teraz. Okej. Jeszcze raz. Uwaga. Zaczynam za 3, 2. Okej. I teraz... Zipek mówi, wybierzcie które pole. Ale to są cwaniaki, co? Ale to są... O, tutaj bardzo dobrze pomyślał kolega, bo wiecie co to oznacza? Właśnie rozumiecie, że on może teraz wygrać tą grę? Po prostu, tak w tej teraz rundzie może wygrać? I co, nie zmieniacie, tak? Nie zmieniacie, na pewno, na 100%, tak? Nie zmieniacie. Daję wam ostatnią szansę, nie zmieniacie. Na pewno nie zmieniacie. Na pewno. Ej, zmieńcie, mówię wam, zmieńcie, odpowiadam wam, zmieńcie. Nie zmieniacie. No dobra. Zipek mówi, jeżeli chcecie, to możecie zmienić. Zipek mówi, zmieńcie. Dobra. Nie, to nie. No dobra. I co, myślisz, że powinienem go zabić, czy nie? Zabić go? Chcesz wygrać już teraz, w tym momencie, czy chcesz się zmierzyć jeszcze w pojedynku? Myślisz, że jesteś dobry w Zipek mówi? Czyli myślisz, że możesz z nim wygrać w kolejnym pojedynku? Nie? A ty myślisz, że możesz z nim wygrać w kolejnym pojedynku? Też nie? Myślisz, że przegrasz? No to jaki ma sens grania w ogóle w to Zipek mówi? Skoro tak, to ja ustalam reguły, jestem tutaj szefem, więc mówię, że przeżywasz, masz szczęście. Wybrałem ciebie, jesteś lucky tutaj. Rozumiesz? Lucky. Wiesz, co to oznacza? Mam nadzieję, że masz wpisany kod. Masz wpisany kod, masz szczęście. Zipek mówi, chodźcie za mną. Wybrałem tutaj tę osobę tak po prostu. Nie wiedziałem, kogo wybrać. Słuchajcie, no mieliście szansę, ja podpowiadałem wam nawet, żebyście zmienili. Tak nawet po cichu mówiłem, zmieńcie. No ale dobra. Dobra, i teraz, słuchajcie, chcecie zagrać w ostatnią minigrę, czy... Od razu przechodzimy do pojedynku 1 na 1.
Od razu do 1 na 1 chcecie? No dobra, to tamto zostawimy na kolejny odcinek. No to zapraszam was tutaj i słuchajcie, Zipek mówi, wybierzcie sobie po 2 skrzynki stąd. Wybierzcie sobie i weźcie. Okej, okay, okej, okay, ty wybierasz tą, proszę bardzo. Bierz, 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 to jest twoje. Ty wybierasz którą? Tą. Nie, o, oj, dobra, przepraszam, przepraszam. Zabieram to, zabieram to. Tego nie było, tego nie było. Nie bierz balonów, nie bierz balonów. Dobra, i wybierasz tą, tak, dobra, proszę. A ty co, wybierasz którą? Nie, nie, tą, 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 dobra, proszę. No i słuchajcie, chodźcie za mną, Zipek mówi, chodźcie za mną. Jak widzicie, tutaj jest taki fajny tor przeszkód, taki pojedynek, do pojedynku jeden na jeden. Tak więc, słuchaj, panie w czerwonym, słuchaj. Pani w czerwonym, przepraszam. Zapraszam cię tą ścieżką za mną. Zipek mówi, chodź za mną. Zipek mówi, chodź za mną. Słuchajcie, waszym zadaniem jest walczyć, możecie normalnie używać wszystko, co chcecie. Na tym polu osoba, która spadnie, przegrywa i ginie. Na mój sygnał zaczynacie grać, musicie wejść na pole i nie możecie z niego wchodzić, nie możecie wchodzić na swoje mostki. Zipek mówi, zacznijcie walczyć. Start! Start, start, start! Start! O! Tutaj widzę, że disco granat użyty jako pierwszy. Oj, oj, coś tutaj... Ej, proszę wejść, proszę wejść, proszę zejść z tego mostku. Proszę zejść, okej. Proszę, o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Właśnie o tym mówię. Musicie walczyć, nie wiem co. O! Niestety, impuls tutaj. Ty miałeś impulsa, tak? To był impuls. Tak, no nie, nie? Co to było? A, ty miałeś. A skąd ty miałeś? Ty miałeś śnieżkę i bomb, disco bombę. Okej, okay, okej, okay, ładnie, ładnie, ładnie. Disco bomba, on miał impulsy, mógł też cię wygrać sobie. No dobra, no to słuchaj, co tu dużo mówić, no. Chodź za mną, jesteś zwycięzcą, Zipek mówi, gratulacje. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz, słuchaj. O, piękny taniec na sam koniec, słuchaj. Zaraz się dowiemy, jak się nazywasz. Ponieważ, proszę, to jest nagroda dla ciebie, ten deagle. I słuchaj, proszę bardzo, Zipek mówi, zastrzel mnie. Zastrzel mnie. Aha, okej. Okay. Chcesz zatańczyć ze mną, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niech to będzie twoja wygrana. Chciałeś ze mną zatańczyć po prostu, więc dziękuję bardzo. O. Okej. Okay. Tremo! Tremo! What? Tremo, kurde, normalnie wygrał. Brawo, Tremo! Gratulacje, słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kto to Tremo. Tremo to jest osoba, która brała udział w pierwszym odcinku Zipek Mówi i przegrała przez lagi. Ale widzicie, teraz wygrał, więc gratulacje dla Tremo. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tremo, możesz już iść do kolegów. Możesz iść do kolegów. O, ja ci pomogę, spokojnie, ja jestem pomocny bardzo. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wzięcie udziału. Oj, ale mnie biją, no teraz mnie biją. Wszyscy mnie biją, zawsze na koniec Zipek mówi, a nie możecie być mili dla mnie? Podejść do mnie po prostu mnie przytulić czy coś? O Jezu, o, no nie, oczywiście, że nie. Jula musiała mnie zabić. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, żeby wpisać kod Zipek w sklepie. Kod map do mapki macie na górze. I słuchajcie, subujcie, zostawcie łapy w górę. Dziękuję bardzo. Jeżeli zostawicie tutaj pod odcinkiem 1500 łap w górę, to od razu zabieram się za kolejny. Zipek mówi, siemanko, dzięki, elo. A, tu mnie, o Boże Święty, nie.